Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj kolejna część pytań i odpowiedzi. Zapraszam. Pierwsze pytanie od użytkownika Paweł Kleinschmidt. Czy oglądanie filmów i seriali, będąc świadomym, że występuje tam nagość lub sceny erotyczne, ale nie w tym celu, takich jak na przykład filmy Patryka Wegi, to grzech? Sytuacja wymaga pewnego rozróżnienia. A więc mamy obowiązek unikać wszystkiego, co stanowi dla nas okazję do grzechu. Okazję do grzechu rozróżniamy na okazję bliższą i dalszą. Bliższa okazja do grzechu to taka, w której większość osób upada, jeśli patrzymy na to obiektywnie, to znaczy taka, w której większość osób upadnie, która normalnie prowadzi człowieka do upadku. Subiektywnie bliższa okazja do grzechu to taka, która mnie osobiście bardzo łatwo do grzechu prowadzi. To się może nie pokrywać, bo może tak być, że na przykład przechodzenie obok sklepu monopolowego dla większości ludzi nie jest bliższą okazją do grzechu pijaństwa, natomiast dla konkretnej osoby bliskość takiego sklepu może stanowić taką bliższą okazję do grzechu, czyli taką, która go do grzechu pijaństwa przeważnie doprowadza. A więc mamy ścisły obowiązek unikać tego, co jest dla nas bliższą okazją do grzechu, czyli tego, co nas do grzechu przeważnie doprowadza. Należy unikać również tego, co jest obiektywnie bliższą okazją do grzechu, nawet jeśli my czujemy się tutaj pewnie, czyli jest to okazja, pokusa, która w po prostu przeważnie ludzi do grzechu doprowadza. W takiej sytuacji, nawet jeśli my mamy doświadczenie, że dla nas osobiście to nie jest jakaś szczególnie paląca pokusa, no to mimo wszystko należy takiej pokusy unikać, dlatego że pewności tutaj żadnej nie mamy. Istnieje bardzo duże ryzyko, że w końcu tak poniósł wilk razy kilka, ponieśli i wilka, że w końcu jednak ta pokusa gdzieś tam do grzechu skusi. A więc bliższe okazje do grzechu ciężkiego są to rzeczy, których należy koniecznie unikać, i świadome i dobrowolne udawanie się w taką bliższą okazję do grzechu ciężkiego, już jest grzechem ciężkim. Jeśli ja świadomie i dobrowolnie wiem, że udając się w tą sytuację, udaje się w taką sytuację, która zwykle mnie do grzechu ciężkiego doprowadza, gdzie to ryzyko jest wielkie, w takiej sytuacji człowiek już może popełnić grzech ciężki. Teraz jeśli chodzi o różnego rodzaju filmy, no to jest to rzecz, która jest dosyć trudna do rozróżnienia. To znaczy, jeśli film jest zasadniczo zupełnie normalnym filmem i są tam jakieś, jest tam jakaś jedna scena, która jest lekko nieprzyzwoita, to bez wątpienia nie będzie to stanowiło od razu bliższej okazji do grzechu obiektywnie, natomiast subiektywnie może się zdarzyć, że stanowi to już taką bliższą okazję do grzechu. Jeśli kogoś taka scena od razu bardzo łatwo do grzechów ciężkich przeciwko czystości prowadzi, no to wtedy musi unikać bardzo stanowczo takich scen, takich okazji, takich filmów. Natomiast niekoniecznie stanowi to od razu bliższą okazję do grzechów dla wszystkich obiektywnie. Natomiast jeśli film jest wyraźnie nieprzyzwoity, jeśli to i tutaj to rozróżnienie wcale nie jest takie oczywiste, w którym momencie ten film staje się ewidentnie nieprzyzwoity, to po prostu jest bliższa okazja do grzechu obiektywnie dla wszystkich lub prawie wszystkich ludzi, i po prostu takich filmów należy unikać. Oczywiście w przypadku filmów już bezpośrednio pornograficznych, no to jest bez wątpienia bliższa okazja do grzechu dla wszystkich. Tu bez wątpienia mamy do czynienia już z grzechem ciężkim przeciwko czystości, gdy to człowiek świadomie i dobrowolnie udaje się właśnie w taką okazję do grzechu. Natomiast w przypadku filmów, powiedzmy, nie bezpośrednio pornograficznych, jednak bardzo nieprzyzwoitych, bardzo nieczystych, gdzie ewidentnie widać, że o to w dużej mierze w tym filmie chodzi, taki film jak najbardziej może stanowić również obiektywną okazję do grzechu, i taki film po prostu dla katolików, katolik po prostu takich filmów oglądać nie może. Znowu, może tak być, że film, który jest zasadniczo przyzwoity, jednak są tam jakieś nieprzyzwoite sceny. Taki film również może stanowić subiektywnie bliższą okazję do grzechu, choć niekoniecznie będzie on stanowił obiektywnie bliższą okazję do grzechu, czyli niekoniecznie dla każdego będzie on stanowił taką okazję, która do grzechu doprowadzi.
Kolejne pytanie od użytkownika Zofia Jadwiga. Jak wygląda sytuacja ze sprzedażą i kupowaniem rzeczy poświęconych? Czy można je kupować, na przykład stare obrazy, dewocjonalia? A jeśli tak, czy trzeba je ponownie poświęcić? Tak, zawsze gdy kupujemy coś, co mogło być poświęcone, tak czy siak trzeba to poświęcić ponownie poprzez akt sprzedaży kupna. Rzeczy poświęcone tracą swoje poświęcenie, należy poświęcić je ponownie. Zasadniczo nie należy sprzedawać rzeczy poświęconych, no ale może tak być, że no po prostu tak coś trafia na przykład w jakimś spadku i nie wiemy, czy to jest poświęcone, czy nie jest poświęcone. No, takie sytuacje mogą się zdarzyć. Pytanie od użytkownika Anastazja L. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam dwa pytania. Jak skutecznie radzić sobie z pokusami do grzechów przeciwko czystości? Bywają one często bardzo silne, zwłaszcza w okresie dojrzewania i ciężko je odrzucić, nawet jeżeli uda się przez chwilę, to po jakimś czasie znowu wracają. Tak, dlatego klasycznie teologia moralna radzi, aby w takiej sytuacji od razu się czymś zająć się czymś dla nas interesującym, tak żeby nie próżnować. To jest bardzo ważne, to naprawdę bardzo pomaga. Te pokusy w dużej mierze, walczy się z nimi w dużej mierze w ten sposób, że unika się ich, samych tych pokus. A uniknąć ich można właśnie raz, że przez unikanie tego, co gdzieś tam może im sprzyjać. Dwa, że przez na przykład zajęcie się czymś. Tak? To klasycznie radzono na przykład czytać trylogię Sienkiewicza albo jakąś inną ciekawą książkę po to, żeby się czymś zająć, żeby odciągnąć swoje myśli, nie zostawić miejsca na myśli, które mogą do grzechu doprowadzić. Oczywiście tutaj takie przygotowanie dalsze to jest kwestia praktykowania umiarkowania w jedzeniu i piciu, kwestia pracowitości, walki z lenistwem. To są rzeczy, które bardzo pomagają w walce z grzechami przeciwko czystości. Natomiast to jest to przygotowanie dalsze, czyli to wcześniejsze, to ogólne, które tworzy pewien fundament, bazę do później odparcia już konkretnej pokusy. To jest drugie pytanie tej samej użytkowniczki. Jak rozróżnić pokusę od grzechu? Często walka duchowa podczas pokusy trwa długo, a kiedy się ona zakończy, przychodzi myśl, czy przypadkiem nie podtrzymywaliśmy tej pokusy. Ostatecznie do najdrobniejszego szczegółu rozróżnić się nie da. To znaczy nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy na pewno gdzieś tam tej pokusie trochę nie ulegliśmy. Grzech ciężki mamy wtedy, kiedy świadomie i dobrowolnie chcemy już popełnić grzech ciężki lub świadomie i dobrowolnie właśnie udajemy się w tą bliższą okazję do grzechu ciężkiego. Natomiast jeśli przychodzi pokusa i nie chcemy jej ulec, ale tak z nią romansujemy, no to wtedy mamy do czynienia z grzechem lekkim. Także w przypadku grzechu ciężkiego no to już jest dosyć wyraźne, to znaczy to raczej widać, to raczej człowiek zauważy. Natomiast ta granica pomiędzy grzechem lekkim, niedoskonałością, ona jest dosyć płynna, natomiast tutaj nie musimy z całą pewnością wiedzieć, czy na pewno tutaj grzechu nie popełniliśmy. Po takiej sytuacji, takich pokusach warto wzbudzić w sercu akt żalu, prosić dalej o siłę, żeby z tymi grzechami walczyć, podziękować za to, że udało się uniknąć całkowitego wejścia w taką pokusę. Czasem faktycznie może się zdarzyć, jak to było w przypadku świętej Katarzyny Syeneńskiej. Był taki czas, że miała przez długi okres, jeśli dobrze pamiętam, 2-3-4 tygodnie bardzo ciężkie pokusy przeciwko czystości, wyobrażenia przeciwko czystości. I gdy Pan Jezus jej się ponownie ukazał, to jest mistyczka, której on się ukazywał, ona go zapytała, gdzie ty byłeś przez cały ten czas? I Pan Jezus mówi, w twoim sercu. Ale jak to w moim sercu? Przecież tam było tyle tej obrzydliwości. I Pan Jezus odpowiadał, że nie, w swoim sercu nie było żadnych obrzydliwości, twoje serce cały czas pozostało czyste, a sama święta była przekonana, że tam były na pewno jakieś grzechy, jakieś niedoskonałości, bo tak długo trwało to wszystko i tak było to dla niej straszne. Pytanie od użytkownika Furman Kankan. Szczęść Boże, wielebny księże Szymonie. Moje pytanie dotyczy sposobu organizowania akwinackich szkół. Moje studia rozpocząłem w 1991 roku w Ignacjanum. Były to czasy, gdzie wśród wykładowców żywa była tradycja Chyrowa, zakład naukowo-wychowawczy księży jezuitów. Mój zachwyt wychowaniem szlacheckiej młodzieży rozpoczął się wraz z lekturą dokumentów tej placówki, gdzie na pytanie o problemy wychowawcze odpowiedź była prosta. Nie mamy problemów wychowawczych, ponieważ chłopak, który jest twarza, jest natychmiast wydalony z Chyrowa. A jak to wygląda w optyce wielebnego księdza? A więc jest to taki miecz obosieczny.
kij, który posiada dwa końce. To znaczy, z jednej strony jest to podejście słuszne, to znaczy, gdy ktoś stwarza zagrożenie dla wspólnoty, dla na przykład dobrego prowadzenia się wspólnoty, dla dobrego, gdy ktoś jest zgorszeniem dla takiej wspólnoty, jakiejkolwiek, szkolnej, zakonnej i tak dalej, to sprawiedliwość i miłość domaga się tego, żeby go z tej wspólnoty usunąć. Jednak o ile tutaj potrzeba pewnej stanowczości, bez wątpienia, zdecydowanej stanowczości, to jednak jak najbardziej, jeśli wiemy, że ktoś ma problem, nawet moralny, tak, ale nie stanowi zgorszenia dla wspólnoty, albo on sam deklaruje, że tego zgorszenia nie będzie, że będzie walczył za wszelką cenę, żeby tego zgorszenia nie było, jednocześnie deklaruje chęć walki z własnymi wadami, jak najbardziej tutaj i sprawiedliwość, i miłość może się wtedy domagać tego, żeby takiej osoby nie usuwać, dać jej szansę, żeby sprawdzić, tak, czy faktycznie tego zgorszenia nie będzie i czy podjęła walkę taka osoba ze swoimi wadami. Jeśli te warunki są spełnione, to jak najbardziej taka osoba może pozostać, nawet jeśli będzie gdzieś tam stwarzała jeszcze jakieś minimalne problemy wychowawcze. Takie podejście tak gwałtownie sformułowane jak tutaj, ono może się wiązać z pewnym zagrożeniem, taką pokusą do tego, żeby dbać przede wszystkim o to, żeby było wszystko na zewnątrz ładnie, ślicznie i pięknie, ale nie dbania prawdziwie o duszę tych ludzi, którzy są nam powierzeni. A więc naszym obowiązkiem nie jest dbanie w pierwszej linii przede wszystkim o to, żeby to na zewnątrz było ułożone jak w pruskiej armii, tylko przede wszystkim musimy dbać o to, żeby dusze osób nam powierzonych dobrze się rozwijały. I takie dbanie przede wszystkim właśnie o to, co na zewnątrz, może doprowadzić do tego, że właśnie wychowankowie wprawdzie na zewnątrz problemów nie stwarzają, ale wewnątrz dzieje się dużo bardzo złego, bo nie mają możliwości powiedzieć o tym, co się gdzieś tam złego w nich dzieje, nie mają odwagi, żeby o tym powiedzieć, to może doprowadzić do czegoś takiego. Jest to pewna wada takiego gwałtownego czy stanowczego modelu wychowawczego. Może to doprowadzić do dbania tylko o to, co na zewnątrz i do wielkiej degradacji. Może to sprawić, że później osoby opuszczające taką szkołę, pomimo wypracowania dobrych nawyków, tak naprawdę wewnątrz są pełne złośliwości, grzechów i później to gdzieś tam na zewnątrz wychodzi. Także trzeba znaleźć tutaj taki złoty środek, pracować przede wszystkim na wypracowanie prawdziwych cnót. To znaczy, żeby człowiek zrozumiał, że to jest dobre, dobre jest w ten sposób postępować, chce w ten sposób postępować i później pomagamy mu w ten sposób, wypracowując w nim dobre nawyki. Oczywiście to działa cały czas jakby razem, ale oba elementy są potrzebne i nie należy też przesadnie skupiać się na tym wypracowaniu nawyków, na tym zewnętrznym elemencie, bo jeśli się skupi tylko na tym, łatwo może to doprowadzić do tego, że młody człowiek po prostu nie chce w ogóle mieć kontaktu z taką władzą, która dba tylko o to, co na zewnątrz i zamyka się wewnątrz, dzieje się tam wiele złego, a na zewnątrz zachowuje się dalej w porządku. Czyli jest to kwestia pewnego złotego środka. Pytanie od użytkownika Piomat. Jak rozumieć słowa Ewangelii według świętego Jana 10:11-16 o owcach, które nie są z tej owczarni? Kim są te owce? Pan Jezus mówi o owcach, które nie są z tej owczarni, a które On musi przyprowadzić. Są to po prostu wszyscy, którzy jeszcze nie są uczniami Pana Jezusa. Wszyscy, którzy jeszcze nie są katolikami, których Kościół teraz musi przyprowadzić. Pytanie od użytkownika Daniel 1:2-3. Taka hipotetyczna sytuacja. Młody człowiek mający przed sobą całe życie, od najmłodszych lat interesujący się pewną profesją, podjął naukę, zdobył wykształcenie, stara się jak może robić wszystko, jak najlepiej potrafi w tej dziedzinie, stara się żyć zgodnie z katolickimi zasadami i tak dalej. Pomimo tego wszystkie jego pomysły i przedsięwzięcia kończą się niepowodzeniem. Mówiąc kolokwialnie, człowiek nie ma szczęścia. Teraz moje pytania. Czy może być tak, że Bóg wybrał dla tej osoby inną drogę, sposób życia? Może tak być, że Pan Bóg obdarzył tego człowieka zdolnościami, które predysponują go bardziej do innego sposobu życia? Czy każdy człowiek ma powołanie do robienia jakiejś konkretnej rzeczy, wykonywania określonego zawodu, a wykonywanie czegoś, do czego nie został powołany, kończy się niepowodzeniem? W tym sensie, jak powiedziałem, to znaczy Pan Bóg obdarza nas pewnymi zdolnościami, pewnymi predyspozycjami i tylko w tym sensie. To nie jest tak, że to jest jakaś taka arbitralna decyzja Pana Boga, że ten musi robić to i chociażby nie chciał, to musi. W ten sposób to nie działa. Jeśli tak, to jak ten człowiek ma się dowiedzieć, czy jego pomysł na życie podoba się Bogu? Tak jak wspomniałem, człowiek powinien z
starać się robić to. Oczywiście mówimy o zakresie rzeczy dobrych moralnie. Powinien starać się robić to, do czego wydaje mu się, że ma predyspozycję, co sprawia mu radość, a jednocześnie jest to oczywiście rozsądne i dobre. Czy pracując w danej dziedzinie, pomimo niepowodzeń, postępuje zgodnie z wolą Bożą? No tak, nie należy się tutaj niepowodzeniem jakby myśleć, że niepowodzenie pochodzi z całą pewnością od Pana Boga. To może być bardzo różnie. Kwestia roztropności. Może okazuje się, że wcale nie mam w tym temacie zdolności. Może okazuje się, że źle zabrałem się do tematu. No roztropnie trzeba to zbadać. Jak z katolickiego punktu widzenia traktować czarną serię życiowych niepowodzeń? Tak jak wspomniałem, roztropnie zastanowić się, co mogę zmienić, czy popełniłem błąd w realizacji, czy popełniłem błąd zasadniczo w ogóle w wyborze mojej drogi życiowej, w sensie właśnie może tak naprawdę nadawałbym się do czegoś zupełnie innego, może lekko się przekwalifikować, może bardzo się przekwalifikować, a może po prostu wytrwać. To jest kwestia roztropności, sprawdzenia tego, co tam faktycznie się dzieje, co zawiodło, a co nie. Pytanie od użytkownika Modrzew Europejski. Ja mam kilka pytań nietypowych. Od razu przejdę bez czytania wstępu. Mam poważne rozterki moralne na temat tego, czy wolno sypiać z dziewczyną w jednym mieszkaniu, w jednym łóżku bez współżycia w ogóle oraz z powodu na przykład sytuacji ekonomicznej lub jakiejkolwiek innej sensownej, na przykład czy dziewczyna może zostać u swojego chłopaka na noc, bo jest już ciemno i niebezpiecznie byłoby wracać kilometr, 1,2 kilometra, nie wiem dlaczego tak precyzyjnie, do domu o późnej porze. Słyszałem już parę wypowiedzi różnych księży, ale interesuje mnie, co na to tradycja. A więc odpowiedź brzmi nie. Ogólnie, a teraz w szczegółach. Tak jak wspomniałem na początku, bliższa okazja do grzechu. A więc wspólne nocowanie w ogóle w jednym pomieszczeniu, w jednym domu, w samotności, w takiej sytuacji, w przypadku młodych ludzi, szczególnie jeśli mają się ku sobie, jest bez wątpienia bliższą okazją do grzechu i to jest bez wątpienia rzecz, której należy stanowczo unikać. Jeśli by się tak zdarzyło w jakiejś naprawdę ekstremalnej sytuacji, tak, że gdzieś tam jakiś wyjazd miało być inaczej, wyszło tak, to jest rzecz, którą jako rozwiązanie zupełnie wyjątkowe w jakiejś sytuacji, gdy nie da się tego sensownie zrobić inaczej, można brać pod uwagę, może być dopuszczalne, ale na pewno nie normalnie, jako zaplanowane rozwiązanie, albo tam właśnie sytuacja ekonomiczna, bo coś tam, bo to na pewno jest rzecz bardzo, bardzo ważna i po prostu szanując łaskę uświęcającą, ceniąc łaskę uświęcającą, musimy tak układać nasze życie, żeby nie wystawiać jej na tak prostą, tak łatwą możliwość jej utraty. Jaka jest konkretna granica rozdzielająca, to drugie pytanie tego samego użytkownika, pocałunek na grzech i niegrzech? Chodzi o to, kiedy konkretnie można uznać za grzech, a kiedy nie. Tutaj pytanie jest dłuższe, natomiast myślę, że niewiele to już wnosi do tematu. A więc, pocałunek jest z całą pewnością dopuszczalny dla małżonków. Pocałunek, mówimy o pocałunku namiętnym, pocałunku w usta w stylu Honecker i Breżniew. Taki pocałunek jest dopuszczalny w małżeństwie, natomiast poza małżeństwem jak najbardziej będzie on stanowił okazję do grzechu. Zasadniczo stanowi to bliższą okazję do grzechu, choć tutaj nie jest to aż tak do samego końca oczywiste. Więc można by się kłócić, tak, czy jest to bez wątpienia dla wszystkich bliższa okazja do grzechu, czy nie. Natomiast to jest dosyć precyzyjne już pytanie teologii moralnej. W praktyce oznacza to dla nas, że pocałunek, namiętny pocałunek, jak wspomniałem, w stylu Honecker i Breżniew, jest niedopuszczalny dla osób, które jeszcze nie żyją w związku małżeńskim. Stanowią bez wątpienia okazję do grzechu, dlatego należy go unikać. I wzajemne uczucia należy okazywać w sposób, który bez wątpienia do grzechu nie prowadzi. Na powitanie i pożegnanie można pocałować się w policzek. Jest tysiąc sposobów, w jaki człowiek może sobie okazać uczucia. I naprawdę warto jest właśnie w kontekście związku, w kontekście małżeństwa, bardzo cennym jest, aby wszystko było w odpowiednim czasie, aby zachować tą pewną odpowiednią hierarchię i nie śpieszyć się ze wszystkim, nie wyprzedzać pewnych faktów. A więc jak najbardziej niech to pozostanie rzecz zachowana dla małżeństwa, gdyż taki namiętny pocałunek stanowi już
No, można powiedzieć, że pewne wprowadzenie do stosunku małżeńskiego, przynajmniej naturalnie, to znaczy bardzo łatwo do niego prowadzi, a więc w ten sposób bardzo łatwo stanowi bliższą okazję do grzechu. A więc na pewno należy unikać takich namiętnych pocałunków. I nawet braterska przyjaźń sojuszniczych, socjalistycznych narodów nie usprawiedliwia takiego pocałunku. Tu nawiązuje znowu do Honeckera i Breżniewa. Zamknąłem okna, być może było słychać nasze dzieci z klas 1-3, które za łaskawym pozwoleniem miłościwie nam panujących mogą w tym czasie już przebywać w szkole. Kolejne pytania. Czy katolikowi wolno przyjaźnić się z muzułmanami, hindusami i tak dalej? No co do zasady tak. Tu oczywiście zawsze człowiek musi dawać świadectwo swojej wiary i tak dalej, natomiast nie ma tutaj jakiegoś obowiązku, aby zrywać wszelkie relacje. Ostatnie pytanie dotyczy 9 przykazania. Czy grzechem jest pożądanie żony bliźniego swego, czy również jakiejkolwiek innej kobiety wolnej od małżeństwa i w związku? Na przykład, kiedy ktoś zakocha się, to ma grzech, kiedy ma, a kiedy nie. A więc samo zakochanie się oczywiście absolutnie grzechem nie jest. Grzechem jest świadome i dobrowolne pragnienie popełnienia grzechu. A więc w przypadku grzechów przeciwko czystości problem polega na tym, że bardzo łatwo jest tutaj zachcieć popełnić grzech. Dlatego te słowa Pana Jezusa, że każdy, kto pożądliwie spojrzy na niewiastę, już się dopuścił z nią w sercu swoim cudzołóstwa, nie należy ich rozumieć jako zakochanie, czy po prostu w ogóle tylko spojrzenie i dostrzeżenie, że to jest piękna kobieta, tylko wtedy, gdy człowiek świadomie i dobrowolnie chce grzech popełnić, nawet jeśli to jest tylko właśnie grzech wewnętrzny, nawet jeśli to jest tylko grzech samotności, który chce popełnić, niezależnie od tego, tak, czy widzi możliwość, czy nie widzi możliwości, jeśli ja świadomie i dobrowolnie jestem gotów popełnić grzech, to już ten grzech popełniłem. No w przypadku grzechów przeciwko czystości, jak wspomniałem, bardzo łatwo jest zachcieć, dlatego tutaj, jeśli chodzi o spojrzenia, to też trzeba być powściągliwym, no, szczególnie jeśli chodzi o jakiekolwiek nieprzyzwoite, nieskromne zdjęcia, obrazy i tak dalej. No, bardzo łatwo może to do nieczystych pragnień doprowadzić, które mogą doprowadzić do świadomej i dobrowolnej chęci popełnienia grzechu i to będzie już wtedy grzechem ciężkim. Natomiast samo zakochanie jest akcją emocjonalną, zupełnie niezależną od naszej woli i tutaj nie ma zupełnie w tym nic grzesznego. Jest to rzecz zupełnie neutralna moralnie. Ostatnie już pytania na dzisiaj. Użytkownik Mateusz Szulc. Mam kilka pytań. Jaki jest stosunek księdza oraz bractwa do posoborowych świętych, w tym szczególnie do JP2, wielu traców czci ojca Pio, który do końca niby odprawiał trydenty, a prawda jest taka, iż również ryt przejściowy celebrował ze znakiem zapytania. Tutaj wiele pytań się pojawiało. Przypominam, że bractwo, gdy mówi o tym, że pozostawia decyzję, jeśli chodzi o nowe kanonizacje, przyszłemu magisterium, aby po prostu magisterium zbadało, czy te nowe uproszczone kanonizacje, czy one są faktycznie pełnowartościowe, czy nie są pełnowartościowe. My tego nie decydujemy, pozostawiamy do decyzji magisterium w przyszłości, gdy już Kościół się otrząśnie z obecnego modernistycznego kryzysu. Co to znaczy w praktyce? No to znaczy, że oczywiście w liturgii takich świętych nie czcimy. Nie oznacza to co do zasady, że właśnie z gruntu negujemy ich świętość, że na pewno nie są święci. Nie, no część z nich to są osoby, które bez wątpienia żyły bardzo świątobliwie i których proces kanoniczny warto byłoby rozpocząć, warto byłoby prowadzić, bez wątpienia. Myślę, że wielu wie, że nasz przełożony tutaj w Polsce, ksiądz Karol Sztelin, bardzo ceni ojca Maksymiliana. Natomiast, no właśnie, oczywiście liturgicznie nie będziemy żadnych świąt ku czci tych świętych sprawowali, co nikogo nie dziwi, no bo i tak mając stary mszał, mamy również stary kalendarz i po prostu tych świętych tam nie ma, także w tym zasadniczo nic tam zwykłego nie ma. Natomiast to, że czasem nam się wymsknie właśnie święty Maksymilian Kolbe, święta Faustyna Kowalska, to jest kwestia
powiedzmy, że no bardzo drugorzędna, tak? To znaczy, tak jest stanowisko, jeśli ktoś z nas mówi, tak jak mi się zdarzyło w tym filmiku o Faustynie Kowalskiej, o koronce do Miłosierdzia Bożego, no jest to, powiedzmy, że sposób mówienia, raczej unikamy tego sposobu mówienia, to znaczy nie podpisujemy właśnie święty czy nieświęty, zostawiamy to otwarte, natomiast no, jest to tylko sposób mówienia, to znaczy jest to tylko określenie, nie decyduje to w ten sposób, że ja uznaję, że ta kanonizacja to na pewno ważna, a tamta nieważna i tu mówię, a tu nie mówię. Co do zasady, unikamy określania tych świętych w ten sposób, ale nie w sensie, że negujemy tą świętość, tylko w sensie, że pozostawiamy to do decyzji przyszłemu magisterium. To ze względu na to, że wszystkie te procesy były przeprowadzone w sposób bardzo uproszczony, który no, pozwala mieć wątpliwość, czy to faktycznie jest jeszcze kanonizacja, czy to naprawdę w tym starym duchu można tutaj jeszcze mówić o kanonizacji. Dlatego powstrzymujemy się od oceny, zostawiamy to przyszłemu magisterium i staramy się nie używać w przypadku tych świętych określenia święty, natomiast czasem może się zdarzyć z jakiegoś tam, powiedzmy, z jakiegoś przyzwyczajenia, czy z nieuwagi. Pytanie drugie. Jaka jest opinia księdza oraz Bractwa o Bożym Miłosierdziu w kontekście wizji Faustyny, jak i samej Faustyny? Bractwo przecież koronkę u Faustyny odmawia, tak samo wiesza obrazy Jezusa Miłosiernego ze znakiem zapytania. O tym mówiłem w poprzednim Q&A, w poprzednich pytaniach i odpowiedziach. Jeszcze poruszę ten temat po tym, jak ukaże się ta broszura, którą zapowiedziałem, która będzie poświęcona właśnie Faustynie Kowalskiej, koronce do Miłosierdzia Bożego. To, tak jak wspomniałem, bardzo dokładnie jeden z naszych księży to badał, ten dokument ma około 500 stron, właśnie zajmuje się wszystkimi zarzutami, bada jak, co dokładnie i dlaczego. Na podstawie tego dokumentu powstanie broszura. Gdy ta broszura się ukaże, wtedy ja nagram kolejny materiał na ten temat, postaram się odpowiedzieć na zarzuty, wskazać jakby co tam jest. Natomiast na razie niech wystarczy to, co było w poprzednich pytaniach i odpowiedziach. Może kiedyś odcinek o Janie Pawle II ksiądz dobrodziej zrobi. Fakt, że dużo było opisywane, ale po zebraniu całości to taki odcinek byłby petardą. To jest niewykluczone. Jakie ma ksiądz zdanie o akcjach z Atanazem naszych czasów, byłym zakonnikiem Michałem Woźnickim? Był odcinek o rycie Grzechyńskim, to może pora na ryt Wroniecki. Też odpowiadałem już na podobne pytanie w odcinku z pytaniami i odpowiedziami. Chyba to był numer 6, teraz nie jestem do końca pewien i pozostaję przy tym, co wtedy powiedziałem. Nie wydaje mi się, żeby warto było coś w tej materii dodawać. Czy zrobiłby ksiądz odcinek o skandalach seksualnych w Kościele katolickim? Wszakże przydałoby się szczególnie wątek pedofilii w Kościele, przecież Bractwo w USA też miało krucho. O tym wszystkim już mówiłem, jeśli chodzi o cały Kościół, to i w materiale poświęconym kryzysowi w Kościele, kryzys Kościoła analiza, i w materiale, czy Kościół trzeba zniszczyć, o tym już wspominałem, mówiłem, że tutaj uważam, że Kościół powinien bardzo gwałtownie się oczyścić i myślę, że to jest rzecz bardzo paląca, to znaczy ja tutaj już wspominałem, postulowałbym stworzenie takiej inkwizycji, która byłaby odpowiedzialna za to, żeby Kościół czyścić, jeśli chodzi o badać bardzo dokładnie, sprawdzać bardzo dokładnie i usuwać ze stanu duchownego wszystkich, co do których faktycznie, którym wina zostanie dowiedziona. Myślę, że jest to rzecz bardzo, bardzo ważna i paląca. Jeśli chodzi o oskarżenia ze strony Church Militant wobec dystryktu amerykańskiego Bractwa Świętego Piusa X, to w pierwszym moim odcinku pytań i odpowiedzi odnosiłem się do tego, cytując przede wszystkim oficjalną odpowiedź Bractwa Świętego Piusa X, a więc odsyłam do tego materiału. To wszystko na ten odcinek pytań i odpowiedzi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Thank you.